Rozmawiam z panem wójtowiczem Janem. Chciałabym prosić pana o opowieść o, nie wiem, krewnym Janiku, który był lotnikiem, baloniarzem, z tego co wiem, i chyba zdobył Puchar Beneta z kimś, tak? W 38 roku. Proszę mi opowiedzieć, jaka więź was łączyła, pokrewieństwo? Mama Janik. Ja się urodziłem we Mszance. Moja mama też we Mszance. Z domu Janik. Jej ojciec wcześniej zmarł, a pokrewieństwo z Janikiem, tym pilotem, baloniarzem, profesorem, to jest kuzyn mojej matki, czyli brat ojca Janika i ojciec mojej matki, to jest takie pokrewieństwo. Rozumiem. Czy pan znał pana Janika? Tak, bardzo późno Janika poznałem, bo on się przyjaźnił z naszym lokatorem. Barutem. Tutaj mieszkał w naszym domu inżynier Barut, który był architektem miasta Gorlic. A oni się dlatego znali, że obaj kończyli Politechnikę we Lwowie. Tak, ten kończył architekturę, a tamten mechaniczny wydział. No, ale była różnica wieku, bo 10 lat był starszy Barut od Janika. Od Janika. Ten Janik z 1900 roku, a tamten był 1890 roku. No, a pierwsze spotkanie, ja wiedziałem, że on jest w Warszawie profesorem i tak dalej, ale nie było kontaktu. Rodzice prawie nie dzielili się takimi swoimi przemyśleniami, bo jakoś traktowali to, że my jesteśmy niedorośli. Ale dopiero tutaj, jak przyjechał do inżyniera Baruta wujek, to przedstawił, on mówi tak, to przecież wasza rodzina. Ja mówię, bardzo mi miło, i przywitaliśmy się. No i tak, my sobie trochę pogaworzyli. Skąd jego zainteresowanie lotnictwem? Coś pan... To jeżeli chodzi o to, to wywiadów było kilka i tych artykułów. Ja na przykład w którymś to roku, w 90. Ale z opowieści rodzinnych coś pan słyszał? To jest tak mało. Bo dlatego, że rodzice raz, że była liczna rodzina moja, to te obowiązki i gospodarstwo. Ojciec pracował w rafinerii, to trzeba było tak po prostu... gonili po prostu za ośmioro ich było. Tak, to nie mieli czasu może albo... Ale proszę panią, jako chłopiec tam we Mszance ten Janik zobaczył, jak Cepelin leciał i w Szymbarku ten Cepelin siadł tam. I poleciał ze Mszanki aż tam do Szymbarku. Już go zaciekawiło, bo miał takie zainteresowanie. Czyli wtedy był chłopcem. Tak, zainteresowanie. Ale ja mówię tak, że a propos tego, że był taki zdolny, to dostał stypendium od Długosza. Od Długosza tego. I tutaj skończył, bo tam czesne trzeba było płacić u Kromera, a już poszedł do tego, do Lwowa, tam już był taki, że sam dawał lekcje, czyli już się uczył. Sam się utrzymywał. I on po prostu zrobił karierę, bo był najpierw w Instytucie Lotnictwa dyrektorem, później on przecież był... Dwa lata w czasie wojny w Turcji. Tam zorganizował wydział lotniczy. Napisał pierwszy skrypt, także dużo zrobił. Później był we Francji, w jakimś biurze konstrukcyjnym samolotów. A tutaj jak przyjechał, to już było w 49, w którym, to pracował na Politechnice Warszawskiej. Tam był dziekanem Wydziału Mechanicznego. Jak pan sądzi, kiedy był ostatni raz w Gorlicach? Miał dom koło na Zawodziu przecież. Janik wybudował ten dom. Tak. I mieszkały dwie i tu przyjechały po jego śmierci dwie córki do niego. Tak, to jest dom tam, gdzie był dentysta Tokarski. Był taki dentysta Tokarski. Obok Sikorskiego domu. Sikorskiego dom, tak, wolnostojący dom. On miał dwie córki. Jego mama pamiętała, że mleko nosiła do niej.
Tak, ale mówię, że on tego, miał te dwie córki i jedyna córka wyszła za mąż i syn jest w jakimś Instytucie Lotnictwa w Stanach Zjednoczonych. Już w ogóle tutaj nie przyjeżdża, bo on jest zaprzysiężony, jakiś tam bardzo odpowiedzialny. Ostatni raz to chyba był, jak tu umarł, tak? Tak, tak. Na Baru zmarł w 1967, tak. A ten zmarł, wujek zmarł w 1975. 75 lat miał. Dziękuję. Tak, dziękuję.